Jaka karta na dziś? Trójka kijów. Połączenie najbardziej aktywnego z numerów, czyli trójki, i energicznych, ognistych, pełnych entuzjazmu i śmiałości kijów. Trójka kijów zachęca, żeby rzucić się na główkę, w przygodę. Trójka kijów zachęca, by wzmóc w sobie entuzjazm, radość życia, twórcze siły i ruszyć ku nowemu przedsięwzięciu. Trójka kijów to karta przygody. Trójka kijów to karta charyzmy. Jest to karta mówiąca o jakiejś takiej twórczej eksplozji, ale ta intensywność życia, która manifestuje się chociażby właśnie jako kreatywność, może się również manifestować jako seksualna intensywność. Tak? To jest ten ogień kijów w najbardziej przebojowej postaci. To jest też często taki nowy początek, prawda? No tak, to taka wiosenna karta. Nowego etapu. Tak. Symptomatyczne, że dostajemy tę kartę akurat w piątek, kiedy wszyscy już ledwo doczołgujemy się do weekendu. No tak, no bo kiedy można zrobić coś ciekawego? Mhm. Właśnie w weekend, tak? Większość ludzi ma jakby w tygodniu nic nie zrobi, bo jakby nie ma czasu, bo jest praca, tak? Wreszcie w weekend można zrobić coś ciekawego, konstruktywnego, z czego będziemy mogli mieć pożytek, tak? Jakby warto tak myśleć o weekendzie. Praca dla większości z nas to jest jakby czas zmarnowany, tak? No trzeba to robić, ale... Oj, wejdziesz na LinkedIna, to tam zobaczysz samych takich entuzjastów pracy, rozwoju, awansu. Także wiesz, nie mów, że praca jest udręką. Bo tutaj... Zwłaszcza, że wiecie, no jakby w dzisiejszych czasach większość pracy jest zupełnie niepotrzebna w najlepszym wypadku, a zazwyczaj po prostu szkodliwa, tak? Jeżeli połowa wyprodukowanego jedzenia trafia od razu na śmietnik, to znaczy, że jeżeli pracujecie w przemyśle na przykład spożywczym czy w rolnictwie, to połowa waszej pracy jest nie tylko niepotrzebna, ale i wręcz szkodliwa, ponieważ jest produkcja śladu węglowego, tak, jest wyczerpanie zasobów, no nieważne. W korporacjach tak samo. Większość waszej pracy jest bezsensowna. To jaka praca jest sensowna w takim razie? Która chociażby dajeby jakiś minimalny pożytek. Chociażby przyjemność. To już coś. Mhm. Okej. Dobrze. I nie szkodzi, o, właśnie, jakby nie... No dobra, ale to była dygresja. Jeśli chodzi o trójkę kijów, tak, jakby twórzcie, przeżywajcie przygody, trójka kijów, mówi też o współpracy, często, o efektywnym, wspólnym działaniu. Mhm. No, ta kreskówkowa postać, nie wiem, kto to jest dokładnie, ale tak jakby melduje się gotowa do działania, prawda? To jest chyba jakiś taki marynarz do wypłynięcia w morze. No tak. Tutaj patrzy na statki, gotów do zaokrętowania, tak? Gotów do poznawania nowych lądów, do spotkań z syrenami, potworami morskimi, do... przeżywania męskich przygód na pokładzie. No dobra, czyli zapowiada się twórczy weekend. Ty weekend masz już od dzisiaj, ja jeszcze muszę doczołgać się do 17. No ale zrobimy coś w takim razie twórczego i wy też zróbcie. Tak. Super, dzięki.